Siemanko, witam serdecznie na kolejnym typowaniu, a dzisiaj bierzemy sobie pod lupę, no ciekawie zapowiadającą się bardzo galę KSW 81, oczywiście z pojedynkiem o wakujący pas kategorii półśredniej. Będzie się dużo w Tomaszowie działo, bardzo ciekawa karta walk przed nami. Ogólnie weekend bardzo interesujący, bo też trzeba przyznać, że mamy tutaj dwie gale Bellatora, mamy galę UFC, mamy jakieś tam pomniejsze eventy jeszcze, więc zapowiada się naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo interesująco. Ubiegły tydzień, no przynajmniej w moim wykonaniu, profitowo bardzo przyjemny, powiem szczerze, że jestem mega zadowolony, jeśli chodzi o zeszły weekend. Też z takim nastawieniem wchodzę tutaj w ten nadchodzący weekend oczywiście, bo szans na zarobek będzie naprawdę sporo. No i co? Zapraszam do oglądania, już bez zbędnego rozgadywania się. Lecimy. Zaczynamy typowanie. Jeszcze tutaj chciałbym wspomnieć, że będziemy bazować na kursach z bookmachera fuksiarz.pl. Fuksiarz.pl jest sponsorem dzisiejszego odcinka, tak to nazwijmy. Fuksiarz ma dla Was bardzo fajną ofertę. 100 za 100 możecie uzyskać free beta 100 zł. Jeśli zagracie za 100 zł, minimum dubla po kursach 1.6, czyli 1.6 razy 1.6. Jest to bardzo fajna oferta, tym bardziej, że kursów tutaj takich bardzo interesujących na tej karcie powyżej 1.6 mamy no kilka i też tutaj przede wszystkim w rozszerzonych warto tutaj zajrzeć. Ogólnie zapraszam do założenia sobie tutaj konta z racji tego głównie, że no tutaj jeśli chodzi o ofertę fuksiarza, no tutaj mamy już pełną ofertę na UFC, mamy pełną ofertę na dwie gale Bellatora w ten weekend, więc będzie się działo, będziemy chcieli tutaj dla Was, ja głównie oczywiście z fuksiarzem tutaj jak najwięcej różnych promocji. Już rozmawiałem też na temat freebetów, jeśli chodzi o jakiegoś typera tutaj będziemy chcieli zorganizować większego na kanale, więc zapraszam do zapoznania się przede wszystkim z regulaminem, który jest w opisie filmu i w opisie, w komentarzu pierwszym, tym podpiętym pod filmem. Dobra, już bez zbędnego rozgadywania się zaczynamy od pierwszej walki, a kartę otwiera nam starcie Jonatana Kujawy z Josefem Sztumerem w kategorii piórkowej. Bardzo interesujący pojedynek, trzeba przyznać. No co, Kujawa ostatnio widziany był na Cave, on ogólnie debiutował na Cave'ie, na zawodowstwie, wygrał na pełnym dystansie też z debiutującym Ukraińcem, to była gala w styczniu, ta w Jastrzębiu-Zdroju. Bardzo ciekawy występ tego chłopaka, to trzeba przyznać, że fajnie ten background karatecki, jeśli to tak można nazwać, ale fajnie, fajnie, bardzo mądrze wyglądał tam Kujawa w tym swoim debiucie, dobrze rozegrana walka, wygrał nawet po coś tam też w parterze. Kujawa już się przygotował do tamtej walki wtedy w Kijów. Był tam wtedy chyba z Łukaszem Koperą i również z Sebastianem Przybyszem. Teraz się przygotował do tej walki we Wrocławiu, w Perunie, z tego co widziałem. Ale no, gościu, który rzeczywiście potencjał ma bardzo duży. Jest to chłopak, który się wywodzi, tak jak mówiłem tutaj, z karate. Józef Sztumer 2-0, zawodnik związany ostatnio z RFA. Dwa razy zwycięstwa, on ogólnie wygrał pierwszą walkę z Bartoszem Rewerą. Rewera chyba z tego co pamiętam walczył z Szamadem Ezanukajewem na tej karcie któregoś KSW, wtedy debiutował chyba Szamat dobrze chyba mówię, chyba tak, z Szamadem, aż sobie zerknę, bo tutaj, tak, z Szamadem. Sztumer tutaj nie był chyba faworytem starciu tym na RFA 8 ostatnio z Węgrem Cibim. No, zmierzył się z bardziej doświadczonym rywalem i całkiem nieźle sobie tam poradził, aczkolwiek ja widzę spore luki, jeśli chodzi o jego grę stójkową, bym powiedział. No i jakie mamy kursy? W tej chwili 1,75 na Sztumera, 1,95 na Kujawę. Moim faworytem minimalnie jest Kujawa. Ogólnie no, patrząc na jakieś tam najbardziej prawdopodobne scenariusze tego pojedynku, ja tutaj widzę chyba Kujawę na punkty osobiście, jeśli ja bym miał coś postawić. 1,40 w rundach nie wygląda zbyt jakoś strasznie mocno. 1,50 walka zakończy się przed czasem nie. Chyba bym nie postawił. No, Sztumer tą jedną walkę skończył przed czasem, wcześniej wygrał z Rewerą na punkty, więc męczył się z gościem z kategorii tak naprawdę koguciej. Kurczę, no nie wiem, powiem szczerze, ale jeśli ja miałbym postawić tutaj na kogoś, to myślę, że Jonathan Kujawa 4-0 na punkty, ale ogólnie sam kurs 1,95 jest dosyć interesujący. Myślę, że jak może to rozegra Jonek, to tutaj jak najbardziej ja bym widział jego zwycięstwo. I tak jak mówię, takim najprawdopodobniejszym scenariuszem jest jego zwycięstwo, moim zdaniem. No na kartach chyba sędziowskich, no daj, patrzę na ten pierwszy pojedynek, jeśli rozegra to dobrze, a Berezlicz był dobrym zawodnikiem, trzeba przyznać, że on ogólnie
nie miał jakiegoś tam doświadczenia wielkiego z MMA poza Almą, ale też tam ja oglądałem tą całą galę i też dużo miałem jakichś tam nie przecieków tyle może, ale z wielu źródeł gdzieś tam słyszałem na temat tych zawodników akurat co się byli na Kejwie i Kujawa moim zdaniem jest tutaj faworytem. Ja postawię na niego minimalnie, ale no bez jakiegoś też mocniejszego przekonania, bo to walka gości, którzy rzeczywiście debiutują tutaj tak naprawdę na takim wyższym poziomie, powiedzmy, MMA. Dalej lecimy sobie z walką. Druga walka to jest Filip Stawowy kontra Marek Samociuk. I to jest też walka, o której nie wiadomo, co tak naprawdę myśleć. Bo mamy tak, Filipa Stawowego przecież, który w ostatnim pojedynku z Michałem Martinkiem, tamte kursy były bardzo zbliżone. Troszeczkę bukmacherzy przeszarżowali z tymi kursami. To była bardzo łatwa walka dla Martinka, tak? Wcześniej wygrywał w 2021 roku najpierw porażka z Szaflarskim po bardzo bliskiej walce. Filip przegrał później zwycięstwo. No z Tonym Valtonenem, z Sianosem miał spore problemy w pierwszej rundzie. Rzeczywiście problemem Filipa jest to, że on jest bardzo hitable. On idzie jak właśnie ten czołg. No taki ma pseudonim czołg. Rzeczywiście on idzie jak czołg, bardzo dużo przyjmuje na głowę i to jest jego problemem, że jeśli nie przełamie na początku, to potem zaczynają się problemy. No tutaj z Sianosem się udało, ale z Martinkiem już był problem, tak jak mówię, Martinek wykorzystał swoje umiejętności strajkerskie, rzeczywiście dużo lepszy był na nogach Martinek, miał lepszy zasięg, to trzeba przyznać, że no tutaj bardzo szybko rzucony z Marcina Sianosa na Martinka, który przecież był na kontenderze, bił się w oktagonie, bił się przecież również Martinek ACA. Marek Samociuk wraca po bardzo dużej takiej, nie powiem upokarzającej, bo nie można tak określić, że to była w jakiś sposób upokarzająca porażka, prawda? Ale no z gościem, który wszedł dla zmiany tak naprawdę i którego oprawiał tam jak chciał. No nie poszła ta walka wcześniej, porażka z Kitą, dwa zwycięstwa z Izu, jeszcze zwycięstwo z Tomaszem Janiszewskim. Ja powiem szczerze, nie wierzę za bardzo w Marka. Marek oczywiście schudł, znaczy schudł. On troszeczkę tą swoją sylwetkę jakby przewartościował, bym powiedział. Miał 116 tutaj z Gawryjokiem, 116 z Izu, z Kitą był 114, tak? A tylko, że ta sylwetka troszeczkę inaczej chyba z tego, co pamiętam, wyglądała. No tutaj rzeczywiście jest, no dobrze nabity Marek. Marek siedzi chyba w Uniku go widziałem, albo w WCA, na pewno w Warszawie Marek Samociuk się przygotowywuje. No i co, mamy 1,80 na Marka Samociuka, 1,90 na Filipa Stawowego. Kurczę, ciekawa walka. No tutaj zasadniczo bardzo taką prostą opcją jest poniżej 2,5, 1,50. Walka zakończy się przez 1,20. Tutaj dobrą opcją jest to 1,50 na pewno na te poniżej 2,5, bo no nie wydaje mi się, żeby tutaj oni się bili więcej niż dwie rundy. Moim zdaniem, przynajmniej ja to tak widzę. Dla mnie minimalnym faworytem jest tutaj chyba myślę Filip Stawowy, ale minimalnie bardzo. Tutaj no i kaliber rywali jest odmienny. Marcinkiem przegrał, no Samociuk jest zawodnikiem klasy słabszym niż Czech, no tutaj to nie ulega wątpliwości, patrzę na to, jak Martinek obiektywnie mówiąc wygrał, prawda, z Danielem Omielańczukiem, więc tutaj dla mnie minimalnie Filip Stawowy, ale to też jest taka walka, którą ja sobie raczej odpuszczę do gry, bo tutaj może się tak naprawdę zdarzyć wszystko. Bardzo wyraźną faworytką jest dla mnie na pewno tutaj Maria Silva w starciu z Sofią Bagiszwili. Bagiszwili była underdogiem dużym w starciu z Anitą Bekus. Wygrała oczywiście, złamała tam rękę Bekus, ale później przyszła najpierw porażka na gamie amatorska w finale chyba europejskich jakichś mistrzostw tutaj. To było praktycznie 18 dni po, nie licząc tej walki jeszcze wygranej wcześniej, 18 dni po zwycięstwie z Bekus przegrała na amatorstwie z jakąś tutaj zawodniczką. Później porażka następna z Tonczewą, która już tutaj też w KSW podpisana jest, przegrała tam na oktagonie w Kazachstanie. Kurczę, ja nie bardzo to widzę tutaj w starciu z tak dobrą zawodniczką, jaką jest Maria Silva. Maria Silva 8-1, Silva wraca po porażce z Wiktorią Dudakową na kontenderze, była tam bardzo dużą faworytką Silva w tamtym pojedynku. Wcześniej zwycięstwa, najpierw Katrin Paprocki na kontenderze, później zwycięstwo, bardzo dobry, bardzo mocny występ z Eweliną Wosiak. Naprawdę się przejechała tam Maria Silva po niej. I czego się tutaj spodziewać? No tutaj przede wszystkim gabarytowo. Większa jest Maria Silva. Mamy pojedynek w kategorii tak, słomkowej. Maria Silva wyższa, chyba tutaj niewiele, ale zasięg ma no lepszy 9 cm na to wychodzi. Bardzo dobra zawodniczka w stójce. 1,45 na Marię Silva to jest dla mnie bardzo dobry bet. Bardzo, patrząc na tą kartę, no nie będę mówił o tych betach weekendów. Zeszły weekend się udało, wiem, że hejterzy się tutaj czekają na mnie, ale to już mniejsza o to. No dobra, już nie będę zaczepiał, bo to jest bez sensu. Ale tutaj 1,45 na Marię Silwę to jest bardzo dobry bet moim zdaniem. A ja osobiście
Odnoszę wrażenie, że ta walka się zakończy przed czasem. Bagiszwili tutaj 5 wygranych przed czasem na 7, Maria Silva z 8 wygrywała 6. Więc tak procentowo to tutaj bardzo duże prawdopodobieństwo mamy, że ta walka się skończy przed czasem. Moim zdaniem Maria Silva, jeśli wygra, to wygra ona przed czasem ten pojedynek. 2,50 na jej zwycięstwo. Całkiem dobre. Ja bym, jeśli miałbym właśnie tą walkę skończy się przed czasem, 2,25. Powiem szczerze tak, jeśli chodzi o walki kobiet, ja często gdzieś tam nie gryzę tego, żeby właśnie rozkminiać walkę, to, że walka się zakończy przed czasem, bo wiadomo, w większym gdzieś tam procencie tych pojedynków na tym takim najwyższym pewnym poziomie. No, mówię to UFC, o Bellatorze, chociaż bardzo ładny Bed ostatnio też siadł na Bellatorze, ta walka co biła się żona Bensona Hendersona, wtedy przegrała przed czasem w pierwszej rundzie. To tutaj jestem dziwnie spokojny, że Maria Silva po prostu zajedzie Sofię Bagiszwili i tą walkę wygra przed czasem. I myślę, że to 2,25 wydaje się być naprawdę fajną opcją. I tutaj 2,50 na Marię Silwę przed czasem, spoko, ale jeśli miałbym brać, to bardziej to, że walka zakończy się przed czasem 2,25 i to jest dobra opcja do spróbowania, czy to w dublu, czy to w singlu, według własnego uznania. Ja też nie będę nagabywał, oczywiście, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj nagabywać Was na granie na siłę. Ja nie jestem osobą, która tutaj nagabuje na wyciąganie z Was tak naprawdę pieniędzy, ale myślę, że to warto zagrać. I to jest dobra, całkiem dobra opcja, jeśli chodzi o tenże pojedynek. Dalej mamy czwartą walką jest Kamil Gawriołek i Oleg Jemelianow. I tutaj mamy właśnie Gawriołka, który się z Markiem Samociukiem mierzył, wszedł last minute i wygrał. Gawriołek miał walkę z Adamem Biegańskim zakontaktowaną na Strajfie, na Trójce, na Luty. Wypadła ta walka, kontuzjowany był Kamil Gawriołek ogólnie. Jego rywalem jest Oleg Jemelianow, który teoretycznie, z tego co się w kuluarach mówiło, Łotysz miał się bić z kim innym całkowicie na tej karcie. Nie będę mówił z kim, pewnie kto tam słyszał, to wie, z kim się miał bić, to nie miał być zawodnik też z Polski. Wchodzi Gawriołek do tego pojedynku i w sumie tak, no Kamil Gawriołek jest wyraźnym faworytem, ale 1,35 na gościa, który za dużo w tej klatce czasu nie spędził, w pierwszych rundach wszystko kończył. No tak naprawdę patrząc na walkę jego z Markiem Samociukiem, to Kamil Gawriołek tam... No miał dużo szczęścia, tak szczerze mówiąc, że wygrał ten pojedynek, że ta walka tak się ułożyła. To w tym kontekście. Oleg Jemelianow, jego tutaj myślę, że dużo osób kojarzy właśnie z walki na ACA i z pojedynku jego z Adamem Pałaszem, gdzie to było bardzo dawno temu, to trzeba przyznać też 2,5 roku temu. Jemelianow też wszedł wtedy w zastępstwo za kogoś. Dał tam całkiem przyjemny pojedynek, tylko że wtedy to troszeczkę inaczej wyglądało, ponieważ przede wszystkim Jemelianow był zawodnikiem kategorii półciężkiej wcześniej, chyba z tego co pamiętam. Tak, bił się w kategorii ciężkiej. Na wadze tam wyglądał strasznie ulany gościu i tam troszeczkę się śmiali, że karzeł, że gruby i tak dalej, ale on tam Pałaszowi trochę krwi napsuł, no był słabszym zawodnikiem, to trzeba przyznać. Teraz ta sylwetka, jak się zobaczy jego przygotowania, ogólnie Łotysz się przygotował w Estonii do tego pojedynku, wyglądała zgoła inaczej, rzeczywiście ta sylwetka jego jest przeformowana na taką bardziej sportową, bym powiedział. Wiadomo, sylwetki nie walczą. Szybka robota tutaj na King of Kings w Rydze, to była gala w zeszłym roku, w luty, ale tutaj też zawodnik w zastępstwo jakiś wszedł. Szybka bardzo tam robota Oleksa Jemelianowsa. Jemelianows sporo tych decyzji ugrał i to jest w sumie ciekawe, bo tutaj gościu, który rzeczywiście ma tych decyzji sporo na koncie, oczywiście ten level rywali jego, wiadomo, no tutaj w tych bałtyckich, powiedzmy, krajach, no nie należy do jakichś tam najlepszych, no z kimś tutaj ciekawszym się, o ile to można tak nazwać, no Andrzejcewem przegrał na pełnym dystansie tutaj jeszcze na gali w Rosji. Ale tutaj myślę, że ta walka, jeśli wyjdzie poza pierwszą rundę, to tutaj się rzeczy różne mogą tak naprawdę dziać. Ale no tutaj tak, zasadniczo fuksiarz rund nie ma czystych. No tutaj powyżej 1,5-1,60 nie wiem, czy by to postawił. No nie jest to jakąś zachęcającą mnie strasznie opcją do gry. 1,63 walka skończy się przed czasem. Teoretycznie bardzo łatwo to powinno się tak skończyć. Koniec walki w pierwszej rundzie. Aha, mamy rundę 1,60. Koniec walki w pierwszej rundzie nie. I to jest, myślę, całkiem przyjemne, bo myślę, że tutaj Oleg Jemelianow nie da tak się łatwo się przejechać. Z Andrzejcewem pełen dystans, z Pałaszem. On ogólnie nie przegrał przed czasem raz przez ciosy. To chyba musiał... Aha, no to z Pałaszem, tak. Z Pałaszem przegrał w drugiej rundzie, gdzie wszedł w zastępstwo. Myślę, że tutaj bardzo dużo moim zdaniem jakichś tam argumentów
Właśnie te decyzje głównie, jeśli chodzi o Łotysza, przemawiałem za tym, żeby tą pierwszą rundę spróbować. I to jest całkiem dobry bet tutaj, myślę, że mogę to polecić. Koniec walki w pierwszej rundzie. Nie myślę, że Gabriołek wyjdzie poza pierwszą rundę. I też polecam to obserwować na live, ponieważ myślę, że w drugiej rundzie, jeśli to wyjdzie poza drugą, pierwszą rundę, to może tutaj się dziać wszystko, totalnie wszystko. I na tym zakończmy. Dalej sobie tutaj polecimy w pojedynkiem następnym. Marcin Krakowiak kontra Henryka Fadipę. Kurde, Fadipe to jest taki kasus Jana Liase, czyli przyszedł, ubił paru Polaków i pójdzie dalej. I to jest bardzo realne, że tak z Fadipe będzie. Krakowiak wraca. No, trzeba przyznać, tak, jeśli chodzi o Marcina Krakowiaka, to on bardzo dużo zdrowia zostawił w tej klatce KSW już. Strasznie, strasznie dużo. No, chłop ma mega serducho do walki. Ale no, z walki na walkę wydaje mi się, oczywiście Marcin Krakowiak jest młodym chłopakiem, jeszcze ma 29 lat, jest młodszy ode mnie 2 lata. No to boję się, że te walki się zaczną odkładać w końcu i tego się bym obawiał tak naprawdę. Krakowiak 3, dwa zwycięstwa w KSW, najpierw Kacper Koziorzębski, później Borys Borkowski z Cezarym Kęsikiem przegrał tam, wszedł też w zastępstwo, wtedy nie pamiętam już za kogo. Henry Fadipe znowu do tego KSW skoczył też tak, najpierw w MMA Atak wygrał ze Stankiem, później zwycięstwo z Albertem Odzimkowskim. No co można powiedzieć, no tamta walka trochę bez historii, no Fadipe przeczekał coś tam, widać, że inteligentnie walczy w pojedynku, poddał Odzimkowskiego super poddaniem ogólnie. Fadipe nie jest jakoś, bo tutaj też dużo osób sobie gdzieś tam, z tego co ja czytałem, że Fadipe parterowiec, nie, Fadipe nie jest parterowcem, bo wygrał tylko 3 razy przez poddanie na 13 pojedynków, większość walk wygrywał przez knockout lub przez techniczny knockout tak naprawdę, bo to aż 10. Krakowiak znowu 5 nokautów, 6 poddań, więc tutaj może być bardzo interesująco. Znaczy, tak z rok temu to bym postawił na Krakowiaka, myślę jeszcze dosyć pewnie, bo jestem jakimś tam fanem Marcina Krakowiaka, to jest dobry zawodnik, który był faworytem też programu Tylko Jeden, dwukrotnie przegrywał z Tomkiem Romanowskim. A zobaczymy, no, to nie jest łatwa walka dla Marcina moim zdaniem i ja tutaj minimalnie może na Krakowiaka, ale ja osobiście swojego oszczędności bym na niego nie postawił. Co bym tutaj mógł spróbować ewentualnie? To. Nie, no te overy tutaj. Znaczy ten under 2,5 trochę jest podejrzany. Ja bym chyba tego nie wziął. No walka zakończy się pierwszą dzień 1,45. To jest całkiem dobra opcja, myślę. I myślę, że warto byłoby z tego skorzystać, bo myślę, że to wyjdzie poza pierwszą rundę. Raczej tutaj. Myślę, że Marcin Krakowiak też tego zrobił. No mam nadzieję, że nie będzie już tak wyglądał. Nie wiem, no, tak te walki wyglądały, bo oczywiście to wygląda efektownie, fajnie się to ogląda. No ale szkoda troszeczkę zdrowia i trzeba też zacząć czasem myśleć w klatce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dla mnie faworytem jest minimalnie Krakowiak, ale to tak bardzo, bardzo minimalnie. Jeśli chodzi o ten pojedynek. Łyczka, weźmiemy wody. Dobra. Szósta walka. Karolina Owczarz kontra Adrianna Krewki. Tutaj mam, czy tak patrząc na ostatnie występy obu zawodniczek, Karolina Owczarz, bardzo fajny występ z Natalią Baczyńską. Trzeba przyznać, że rzeczywiście. Ja to tak Karolinę Owczarz troszeczkę uważam za taką zawodniczkę, która jest takim freakiem. No, dziennikarka, wiadomo i tak dalej. Troszeczkę ja takim okiem przynajmniej na to patrzyłem. Te doniesienia, że gdzieś tam miała się bić jeszcze w innych organizacjach, gdzieś tam latało. Ale tak, zwycięstwo z Rolą, potem porażka z Habą, Kucinić, porażka z Juszkiewicz. Wszystko na punkty i zwycięstwo z Baczyńską to jest naprawdę dobry skalp. Patrząc na to, jak Baczyńska ostatnio zaprezentowała się w Libercu na gali KSW, wtedy w starciu z Czastkową. Spoko, spoko to wyglądało i tutaj Kalina Owczarz troszeczkę mnie przekonała do siebie tym pojedynkiem, tym bardziej, że to jest młoda dziewczyna, nadal 30 lat. Adrianna Krewt 4-0, no Adrianna Krewt to przede wszystkim, ja pamiętam z walki z Tauber, 3 rundy z Eliną Tauber, Słowaczką, gdzie ona później, wcześniej i później szybko dwie walki przegrała w pierwszych rundach, to tylko pokazuje, że Krewt jest zawodniczką, dla mnie bynajmniej jałową, taką, nie obrażając jej, broń Boże, bo to jest jak na polskie standardy całkiem przyzwoita zawodniczka, ale dla mnie faworytką jest Owczarz. I tutaj, jeśli chodzi o takie kursiki, o których ja tutaj mówiłem na początku, 1,60 do 1,65 na Kaliny Owczarz, to jest bardzo spoko linia. I widziałbym tutaj też to, że Kalina Owczarz wygra na punkty 2,50. Rundy, no to tutaj wiadomo, że nie ma co, ale no Kalina Owczarz 2,50. Ale ogólnie sam kurs 1,65 jest bardzo dobry. I jeśli chodzi o walki kobiet, wiadomo, że tutaj wielokrotnie się te walki kobiet wykrzaczały i ostatnio, oczywiście patrząc na level UFC czy Bellatora, no to te walki. Poziom w Stanach, powiedzmy, jest, no, wyrównał się. To nie jest Polska, troszeczkę, jeśli chodzi o te żeńskie MMA, troszeczkę inaczej to wszystko wygląda.
to tutaj myślę, że Kalina Owczarz po 1,65 wygląda na bardzo dobrą opcję. Osobiście tak to widzę. Dalej mamy Welesona Martinsa i Patryka Surdyna. I tutaj też jest bardzo fajna walka, bardzo takie uderzenie stylów, bym powiedział. Patryk Surdyn, dwa zwycięstwa w końcu, gdzieś tam zaczęła ta kariera jego grać. Dobry występ z Martinikiem, aczkolwiek no Martinik zapaśniczo noga. No Gustavo Oliveira też parteru nie pokazał, był underdogiem Surdyn w tamtym pojedynku. Dobra robota wtedy w Kielcach na gali Patryka, odbił się, znaczy odbił się, drugie zwycięstwo złapał. I myślę, że tutaj szansa jest na trzecie dobra, aczkolwiek rywal bardzo doświadczony i też dobrze się zaprezentował w obu pojedynkach w KSW. Najpierw porażka z Przybyszem w Pass. Przegrał w piątej rundzie. Tutaj Przybysz leżał mu stylistycznie, troszkę bym tak, może złego słowa użył, nie, bo nie leżał mu jako przeciwnik, no bo wiadomo, że on tam te rundy przegrywał i w końcu przegrał przez poddanie, ale stylistycznie to była dobra walka taka, że mogła się ciągnąć długo. Zwycięstwo z Polityło, Paweł Polityło, strasznie mielny tamten pojedynek, trochę się łudziłem, że Paweł to wygra. No niestety nie poszło. Myślę, że Patryk Surdyn tutaj, patrząc na ten pojedynek właśnie z Pawłem, no tymi zapaśniczymi swoimi zapędami ma bardzo duże szanse tutaj powalczyć z Martinsem. I kurs tutaj 2,80 już na Surdyna jest super kursem moim zdaniem do zagrania w singlu. Walka zakończy się czasem 1,65. Nie wiem, powiem szczerze, no patrząc na Surdyna i na te ostatnie decyzje i na decyzję jego z Wikłaczem, gdzie przegrywał, jak najbardziej jest to bardzo realne. To, że walka zakończy się przed czasem, że się nie zakończy przed czasem. Martins też tak patrząc, no on sporo walk przed czasem się jednak kończyło. 6, w sumie tylko 4 decyzje w jego karierze, więc tutaj ło, na 22 pojedynki, no to rzeczywiście ostatnio, w ostatnich miesiącach te, w ostatnich pojedynkach Politiło tutaj na w Serbii na gali, też wcześniej jeszcze z Brazylijczykiem jakimś na gali Favela Combat, decyzja spoko, myślę, że tutaj te rundy nie są zbyt interesujące, ale tak, jako underdog myślę, że Patryk Surdyn jest tak najbardziej jakimś tam value, bym powiedział. Takim do zagrania moim zdaniem w singlu. Ale spoko opcją jest to, że walka właśnie się nie zakończy przed czasem. Myślę, że tutaj może być dużo zwrotów akcji. O, tak bym to widział gdzieś tam oczyma wyobraźni. Dla mnie faworytem jest na pewno mniejszym niż wskazują bookmacherzy jest Martins. Myślę, że ja bym tutaj wystawił tak 1,55 może do 2,30, 2,35 może na Surdyna. To byłyby dobre kursy. Zobaczymy. Ciekawa walka na pewno do gry. I co? Ostatnie 3 pojedynki nam zostały. Igor Michaliszyn kontra Krystian Bielski. Kurczę, mam trochę obawy tutaj, bo Krystian Bielski już też wielokrotnie pokazywał, że rzeczywiście nie można go lekceważyć. Może zaczynać od Igora Michaliszyna. Michaliszyn 4 kolejne zwycięstwa w KSW. Tylko jedna walka z Amirzajewem, który wszedł wtedy w zastępstwo. No ponad rok się znowu nie bił Igor. Igor jest młodym chłopakiem, to trzeba przyznać. Igor przegrywał też walki z bardzo mocnymi gościami, bo i z Danielem Skibińskim, i z Romalin Algiewem. Wygrał z Romanowskim, wygrał z Danelskim, wygrał z Walentinowem. To są już całkiem dobre. Tomasz Romanowski, pretendent do pasa w kategorii średniej. Bardzo dobre, jak na ten moment kariery, bo ma 26 lat Igor skalpy. Krystian Bielski, no Bielski zaskoczył z Surdy, był dużym underdogiem, wiem, czwórka, z Kubelskim całkiem nieźle wyglądał, przegrał na punkty, znowu z Walaskim przegrywał, wygrał, z Oniszczukiem też wygrywał, przegrał, no to jest taki w ogóle gość, na którego przeciwko, któremu nie wiadomo czy zagrać na niego, czy no taka to jest walka, którą ja sobie pewnie odpuszczę, chociaż no tak na papierze, no to Igor Michaliszyn jest dla mnie bardzo wyraźnym faworytem, ale jeśli miałbym coś tutaj brać, no tutaj no ten koniec walki w pierwszej rundzie, nie 1,35, wygląda pewnie, o tak powiem, no 1,40 na Michaliszyna, na punkty może to się skończyć jak najbardziej, więc tutaj bym tego raczej nie łapał. No sam Michaliszyn to jest 1,40, to jest dobra, myślę, opcja, ale czy postawię ja na niego osobiście pieniądze, nie wiem, bo tak jak mówię, Krystian Bielski już tyle zaskoczył, że No, zagranie przeciwko takiemu gościowi, no on od Surdy dostawał tam ewidentnie, no Surdy zabrakło gazu, wygrał Bielski w tamtym pojedynek, z Kubeckim przegrywał, z Walawskim też, no z gościami, którzy mają lepsze warunki, to jest taki prognostyk różny do tego pojedynku z Igorem, bo akurat oni mają bardzo podobne warunki fizyczne chyba z tego co widziałem, z Oniszczukiem wygrywał, no bardzo go przejechał tam dość mocno, bardzo fajna, bardzo dobra sportowa walka i mamy ostatnie 2 pojedynki, to jest, co my tutaj mamy, Sarary Arola Zimmermana. Tak, Sarara i Zimmerman, no pewnie kickbokserów w MMA.
Co tutaj może się zdarzyć tak naprawdę? Sarara, Bitnik przegrywał z Gradaliciem, z Wrzoskiem dali super walkę. Tutaj zasadniczo myślę, że można się spodziewać bardzo podobnej walki. Koniec walki w pierwszym dzień, nie 1,55. Myślę, że jest dobrą opcją tutaj też jak najbardziej. Pewnie się przed czasem to skończy na 1,30, to bez sensu. Znaczy ja powiem szczerze osobiście, że wcale się nie zdziwię, jak Zimmerman ten pojedynek wygra, bo ta walka się będzie toczyć na nogach. Sarara, to oczywiście on trenuje i tak dalej MMA, ale on jest starszy od Zimmermana na rok czasu, ma dwie walki w MMA, ma jedną, Errol jeszcze na Pride chyba walczył z Minową, chyba z tego co sobie przypominam. No Zimmerman na tle Użala wypadł, no ciężko nie było wypaść na tle Użala dobrze, na tle gościa, który już rzeczywiście już powinien sobie dać, ja szanuję Użalskiego za wszystko oczywiście jak najbardziej, ale już powinien sobie dać spokój, już z takim zawodowym MMA bym powiedział, zawodowymi występami, no szkoda już zdrowia. A Sarano tutaj wygrywał, tak jak mówię, z Bradaliciem wygrał, ale tam ten debiut mógł różnie wyglądać. No z Wrzoskiem były zwroty akcji, problemem oczywiście tutaj Sarary i wtedy zobaczymy, czy właśnie, czy Zimmerman wyjdzie też tak usposobiony mocno ofensywnie jak Arkadiusz Wrzosek, żeby się od razu bić tak ostro. Errol jest pokładanym kickbokserem. No co tutaj o Errolu Zimmermanie można mówić? No to spójrzmy, jakie nazwiska w kiku pokonywał. Czy to Ben Edwards, Hezdiger jest, Anderson Silva. No tutaj chyba nie trzeba wam w większości, jeśli trochę sporty walki, a wiadomo, że tutaj większość to tutaj się zna na sportach walki ludzi, z jakimi zawodnikami się bił. Oczywiście to było jakiś czas temu, ale na to doświadczenie ogromne z kika, na wyższym poziomie niż Tomek Sarara przede wszystkim. Zasięg lepszy Zimmermana, aż 12 cm. Jeśli to utrzyma na nogach, Holender ma bardzo duże szanse to wygrać, moim zdaniem. No i walka w kiku dwóch zawodników, można już powiedzieć, myślących o zakończeniu kariery, to może się też zdarzyć tutaj tak naprawdę wszystko. No i walka wieczoru, Bartosiński kontra Artur Szczepaniak o wakujący pas kategorii średniej, półśredniej. Wiadomo, no tutaj ja wielokrotnie mówiłem, że no, Artur Szczepaniak jest, dał mi bardzo fajnie zarobić, dlatego mam do niego spory jakiś tam szacunek, bo grałem na niego przeciwko Hojowi, zrobił robotę, narobił strachu w starciu z Tajmanowem na pewno, ale już doświadczenie ma fajne na tle takich zawodników, właśnie Benoit Saint-Denis, gdzie dał naprawdę legitną walkę i na to trzeba spojrzeć, jeśli analizujecie ten pojedynek, no to tam Artur rzeczywiście oglądał, to jest bardzo mocny gość, on trenuje w UFD, miał się tutaj z nim przygotowywać, naprawdę mocny gość, myślę, że ma ogromną szansę tutaj zaskoczyć, wygrał z Gachadzą, była walka z Van Suydamem, szkoda, że to nie doszło do skutku, bo by było bardzo dużo wiadomo po tym pojedynku z Holendrem, wypad Suldu, no Hoja zrobił szybka bardzo robota teraz Szczepaniaka w tym pojedynku, Szczepaniak 7 skończeń na 9 zwycięstw, Bartosiński 13-0, 27 lat, no taki jeden z największych prospektów w naszym kraju pod kątem patrząc samego rekordu. Wielokrotnie boki wskazywały Bartosińskiego na pożarcie i z Michalskim 2,50, 2,75 z Grzybykiem. No tutaj z Padillo były problemy, jak się przypomni. Zrobił robotę super z Bielskim, jeszcze w kategorii chyba średniej, w Kaczuejcie to było tak. No z Kaszubowskim wiadomo jak to wyglądało, z Kaszubowskim ta walka, no był miejscmarz, no tak naprawdę. Grzebyka zrobił też stosunkowo łatwo, Michalski się bił na bitkę z nim. Problemy były z Hiszpanem i to jest troszkę niepokojące. Ale 1,25 na Bartosińskiego to jest strzał w stopę totalny. Ja bym nie zagrał tego po takim kursie, nawet po 1,4 bym tego nie wziął osobiście. A tutaj to się może wszystko zdarzyć tak naprawdę. Ja myślę, że ta walka poza trzecią rundę może do trzeciej wyjdzie, myślę, ale to tutaj... Tutaj się to też wszystko może zdarzyć, patrząc na to, jak szybką robotę robił Artur, często. No tutaj walka dwóch naprawdę mocnych oponentów i nie wiem, kogo wybrać. Ja osobiście no wiadomo, jestem za Arturem, pewnie singla sobie na niego rzucę, bo lubię gościa, po prostu dał mi zarobić, mam do niego jakiś tam sentyment i często tak mam, że też idę takim tropem, wiadomo, wygrał Szczepaniak, no to dał super walkę, więc tutaj Bartosa też jest w stanie znokautować, jak najbardziej. Myślę, że tutaj ma bardzo duże. Ja bym tutaj wystawił tak 1,55 na Bartosińskiego, 2,30, 2,35 na Szczepaniaka, 3,55 to jest totalnie przestrzelony kurs, no tutaj nie tylko no tutaj na Fuksiarzu oczywiście, ale również, również inne buki mają takie kursy, a to może być bardzo, bardzo dobry bet pod singla myślę, to 3,55 super wygląda, a wiecie, że oglądaliście, stawiałem na Hoja, przeciwko Hojowi, wtedy też bardzo fajny kurs, gdzieś tam koło 2,80 chyba złapałem, pamiętam, a to było 2,10 już przed samą galą. No już osobiście Bartosińskiego, no Szczepaniak właśnie to dlatego, że Artur siedzi za granicą i tutaj Bartosiński w Oktopusie z
sparują, trenują, dużo osób gdzieś tam się orientuje, no ale no ten kurs 1,25, ja bym tak w życiu dla mnie takim faworytem Bartosiński nie jest, więc no, ja bym nie postawił na niego. Skłaniałbym się bardziej oczywiście, no minimalnie tutaj Bartosiński 55 na 45 dla Bartosińskiego, jeśli ja bym miał dać osobiście. Więc te kursy są mocno dla mnie totalnie przestrzelone z rund, wszystko się tutaj może zdarzyć. Teoretycznie under 3,5, 1,55 wygląda spoko. No tutaj koniec pierwszej rundzie, nie 1,68, nie bardzo też, raczej bym tego nie ruszał. No dla mnie faworytem Bartosiński, ale no niedużym jest, więc tutaj ja widzę value, jeśli chodzi o kuzna Artura Szczepaniaka. Dziękuję za oglądanie, no i co, zapraszam na następne typowania, będzie prawdopodobnie jutro UFC, jak się wyrobię ze wszystkiego, myślę, że tak, UFC, dwie gale Bellatorka sobie łykniemy, tak, tutaj na rozgrzeweczkę, bo też będzie się działo sporo, te dwie gale na Hawajach, bardzo ciekawe się zapowiadają, no oczywiście UFC też wygląda super, więc zapraszam Was oczywiście do oglądania następnych typowań, no i co, widzimy się prawdopodobnie jutro, siemaneczko, cześć.